Dzień dobry Państwu. No to mamy w Kanadzie kryzys rządowy i wydawałoby się na początku, że chodzi o błahą rzecz, no ale zrobiła się z tego duża sprawa, no i praktycznie rzecz biorąc ta sprawa rozbija się o samą postać premiera Justina Trudeau, który, trudno powiedzieć, by był lubiany przez większość Kanadyjczyków. Wydaje się tak, że coraz bardziej staje się kulą u nogi partii rządzącej. Wybory się zbliżają i nie wiem, czy nie oznacza to wszystko po prostu tego, że partia liberalna postanowiła przystąpić do wyborów z innym liderem. Nie byłoby to wcale takie wykluczone. Tym bardziej, że premier Trudeau ma na swoim koncie tak wiele gaf, że trudno powiedzieć, do czego jeszcze jest zdolny, a raczej do czego jest niezdolny. Wiemy na pewno, że jest niezdolny do rządzenia takim krajem jak Kanada, a wynika to przede wszystkim z braku wykształcenia, z braku doświadczenia i wykształcenia, bo w końcu nie trzeba mieć formalnego wykształcenia, by potrafić rządzić. Premier Trudeau, praktycznie rzecz biorąc, dostał się do władzy dzięki swojemu nazwisku. Jest z wykształcenia nauczycielem teatru, no i generalnie rzecz biorąc, to tak widać, że potrafi zagrać to i owo, z tym, że to ta gra nie jest zbyt dobra i nie jest bardzo rozpoznawalna. Tak więc myślę, że przyszedł czas na odcięcie balastu od partii liberalnej, tym balastem jest premier Trudeau. Przypomnijmy, na czym polega sam ten skandal. Otóż, proszę Państwa, największa kanadyjska firma budowlana, Levlin z Quebecu, oskarżona jest o to, że dała kilkadziesiąt milionów dolarów łapówek w Libii w okresie od 2001 do 2011 roku. No, powiedzmy, nie jest to coś, co warte jest pochwały, z drugiej strony no, to się dzieje w Libii, jak to mówią, co kraj, co to obyczaj. Z drugiej strony, gdyby w myśl kanadyjskiego prawa, bo kanadyjskie prawo tak mówi, ta firma została o to oskarżona i skazana w Kanadzie, no to nie mogłaby się ubiegać m.in. o kontrakty rządowe, a te kontrakty rządowe to jest, na tym są najlepsze zarobki, na tym dopiero tam są lody. I proszę Państwa, w związku z czym, ponieważ firma jest duża, dużo miejsc pracy i tak dalej, premier federalny nacisnął na panią, która zajmowała wtedy stanowisko, powiedzmy, połączone ministra sprawiedliwości. I no, żeby tak to zrobiła, żeby firma nie została uznana za winną, to znaczy nie została skazana. Pani się postawiła i summa summarum doszło do różnego rodzaju niesnasek w rządzie i summa summarum pani zrezygnowała. Potem zrezygnowała kolejna osoba. Dwa dni temu zrezygnowała. Zrezygnowała też pani minister, która była przewodniczącą Rady Skarbu, zaufana osoba Justina Trudeau. To wszystko wskazuje na to, że wewnątrz samej partii no, Justin Trudeau stracił ten mir, jaki doprowadził go w 2015 roku do zdobycia stanowiska lidera, no i wygrania wyborów. Jest to bardzo zły premier. Ja już no, nie chcę, jak to się mówi po polsku, kopać leżącego, przypomnieć tych wszystkich gaf, tej podróży hinduskiej, wizyty w Indiach, przebierania się. Jakoś tak się składa, że chyba premier Trudeau ma bardzo dużą słabość do własnego wizerunku i lubi się przebierać w różnego rodzaju dziwne kostiumy. Jest to straszne, co zrobił, że otworzył granice, praktycznie rzecz biorąc, tworząc pewnego rodzaju bypass wobec regularnego, normalnego systemu imigracyjnego, umożliwiając ludziom ze Stanów Zjednoczonych składanie podania o status uchodźcy w Kanadzie.
co daje im możliwość korzystania z darmowej opieki medycznej itd., itd., itd. Stany Zjednoczone uznawane są przez Kanadę za kraj bezpieczny, jednak w tej umowie ze Stanami Zjednoczonymi istnieje taka mała luka. Mianowicie mowa tam jest o tym, że odsyła się ludzi, którzy ubiegają się o azyl, zgłaszają się po azyl na przejściach granicznych. Nie ma tam po prostu doprecyzowane, że nie ma tam dopowiedziane, że dotyczy to całej granicy. Mowa jest o przejściach granicznych. Wystarczyłoby zmienić ten jeden zapis, żeby ludzie, którzy w Quebecu, czy w Albercie, czy w innych prowincjach nielegalnie przekraczają granicę i składają podanie o azyl, a wjeżdżają do Kanady ze Stanów Zjednoczonych, no byli odsyłani do Stanów Zjednoczonych po prostu. I tak jak się to dzieje w przypadku osób, które na przejściach granicznych ubiegają się o azyl, ale ze względu na swoje ideologiczne naiwniactwo, oczywiście Trudeau otworzył granice. Zresztą, proszę Państwa, te wszystkie rzeczy biorą się, tak jak powiedziałem, z jego niedokształcenia. To jest człowiek, który jest niewykształcony, nie miał doświadczenia, po prostu czuje się niepewnie, jest zdany na łaskę swoich doradców, jest zdany na łaskę różnego rodzaju prądów, manipulacji. No i tak to jest, że nie potrafi sobie do końca wyrobić własnego zdania i dlatego się tak miota, jak nasz szef rządu, który no, pociągany jest przez różne sznurki na różne strony. Legalizacja marihuany, kolejny niewypał, no bo tak dobrą sprawę, to policja narzeka, nie wiadomo jak badać zawartość tego THC we krwi. Jest z tym mnóstwo problemów. Podatek węglowy, no, kolejna rzecz, strzelamy sobie do własnej bramki, pozbawiamy się możliwości konkurowania na globalnym rynku gospodarczym przez jakiegoś rodzaju tam wymysły ideologii ekologicznej. To samo zresztą dotyczy wielu, wielu innych rzeczy podejmowanych przez ten rząd, który szasta pieniędzmi na lewo, na prawo, finansuje jakieś zagraniczne dziwne rzeczy, eskapady. Coś niebywałego, po prostu dyletanctwo. I dlatego niezależnie od tego, czy tam ta wielka firma inżynieryjna płaciła podatki, czy ich nie płaciła, premier Trudeau powinien zakończyć swoją misję. Powinien zakończyć swoją misję dla dobra Kanady, dla dobra nas wszystkich. A proszę Państwa, łapówki, cóż, w Kanadzie jest ich całkiem sporo do wyeliminowania, nie trzeba szukać w Libii, wystarczy tak zdroworozsądkowym okiem popatrzeć na Quebec i przyznawane tam kontrakty, ale nie tylko na Quebec, no również tutaj w Mississaugę, zawsze na styku państwowo-prywatnym rodzą się tego rodzaju nieprawidłowości, eufemistycznie mówiąc. A wspomniana firma budowlana, cóż, pewnie mogłaby to wszystko obejść, bo zawsze można zbankrutować jednym przedsiębiorstwem, założyć inne. Różne są manewry. Najwyraźniej ten manewr, których tam przyciśnięto pana Trudeau, żeby przycisnął kogo trzeba i żeby nie doszło do procesu i skazania firmy o przestępstwo kryminalne, był jednym z najtańszych manewrów, jakie można było wtedy obmyślić. To tyle na dziś. Miejmy nadzieję, że w październiku Partia Liberalna pójdzie do wyborów z innym liderem. Bo dwupartyjny kanadyjski system potrzebuje rozsądnych partii, potrzebuje w miarę no, rozumnej polityki, a nie polityków komiksowych i malowanych. Do następnego razu.